kurwę czy nie? Kurwa, bo Marek tam polowa kurwy czy nie? Puść! 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 Kurwa! Halo, halo, siema dobyczki, z tej strony Żabarza Wieńców, witam was na kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj taki skrót do wygrania, fajna M-ka Spider-Lee, Spider-Manem możecie zostać, zajebisty, kolorki ma. Łapka w górę, komentarzyk, subik na kanale, użycie kodu Żaba YouTube i oglądanie filmiku do końca. Oglądajcie filmik do końca, odpalajcie w tle, będzie zajebiście. I tak, zdecydowaliśmy tutaj, przyjmujemy skina w ogóle, tak, bo co sobie płaciliśmy skinka, nawet na Leon nie wiedział. Dobra, mamy skinka. Za waszymi naradami tutaj stwierdziłem, że skinek, który będzie do wygrania, jest to AWP-ka Neonorka. Zaraz powiem wam więcej o tym konkursie, ktoś jest nowy na kanale. Możecie sobie codziennie na GeForce Skillshare otwierać dzienny bonus. Co ciekawe, ostatnio widziałem, że jeden widz z dziennego bonusu trafił tego najdroższego skinka. Nie wiem, za ile on tam był, ale udało mu się trafić, także nieźle. A my tutaj trafiamy sobie dzisiaj niestety, albo sety jednak, to jest skinka za złoto 80. Ostatnio był za 3,60. Teraz za 4 nawet było ostatnio, widzicie, także spoko. Także ok, no i kończy promocyjny Żaba YouTube, daje wam 5% bonusu do doładowania oraz możliwość otworzenia sobie skrzyneczki Minspec, którą oczywiście jak zawsze otworzymy. Dobra, jeśli chodzi o ten konkurs, konkurs dla osób, które aktywnie oglądają filmy, ale uwaga, teraz czy to będzie sprawiedliwe? Moim zdaniem to będzie sprawiedliwe. Ja mam listę osób zapisaną, które oglądają filmiki do końca. Tak jak mówiłem wam tutaj, będzie do wygrania AWP-ka Neonorka, bo tak zdecydowaliście. Dobra, dzisiaj mamy w ogóle 100 od mamy ukochanej naszej. Wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie, szanujcie wszystkie mamy, dbajcie o nie bardzo. Te filmiki są z przekazem. Stworzymy tą bitwę i będziemy kontynuować moją przemowę tutaj odcinkową. Dlatego tak, zrobimy sobie bitkę za 100. Ostatnio pierwsze bitki zaczynaliśmy zawsze od odcinek pojedynczych i też sobie tak zrobimy dzisiaj. Damy sobie 2 razy smart move, aczkolwiek jest to mocno ryzykanska zagrywka, in my opinion, nie jest to jakaś tutaj taktyczna. Testujemy, jak to będzie wyglądało. Bo dużo, jest część osób, która jest na liście, a która przestała oglądać filmiki. Nie ma ich, nie komentują, nie oglądają. I myślę, że waszym zdaniem Władimir Popo do nas dołączy. Będzie to na pewno uczciwe, jeśli te osoby są z listy usunięte. Weźmiemy sobie na przykład pod uwagę ostatni tydzień. I tutaj jakieś USP-ki nam poleciały. O Jezu, jakie dobre dropy, ty! Tylko, że Popo trafił, a może tutaj agenta dostaliśmy specjalnego. Przegrywamy to, ależ to była bitka, patrzcie, to by się spodziewało w ogóle, 438 zł wypadło ze stówy na takim smart move, który był totalnie nieprzewidywalny, nie było wiadomo czego się spodziewać, skinek za 20 groszy, więc tak to zrobimy, jakby ja gdzieś tam rozumiem, że nie każdy odcinek można obejrzeć sobie codziennie, bo to jest wiadoma sprawa, no ale tydzień czasu i po prostu będzie trzeba troszeczkę porządki na tej liście zrobić, dlatego po weekendzie ten konkurs a nie ogłoszony, teraz jest weekend, ja wyjeżdżam, wy też na pewno coś tam sobie czujecie, także co, lecimy dalej, robimy bitewkę kolejną, tym razem już na większą liczbę skrzynek, myślę, że możemy wykorzystać tutaj naszą teraz ulubioną skrzynkę, czy jedną z naszych takich klasycznych ulubionych skrzynek, a będzie mianowicie to skrzynka, która kosztuje, gdzie ona jest, ty? Nie ma mojej skrzynki, ukradnij mi skrzynkę tą? Ej, nie ma mojej skrzynki, widzowie, co jest, ty? Co jest, kurde, Bela? Gdzie ona jest, gdzie jest moja skrzynka? Kurde, no była tutaj. Czekajcie, no bo jest, skrzynka, no dobra, musimy dać w takim razie skrzynki Beast na przykład, nie? Ej, nie ma, nie widzę tu mojej skrzynki, damy sobie, kurde. No taka skrzynka, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, więc zapomniałem, dajmy sobie Bista tutaj, na 4 graczy. Ona tam kosztowała 15-16 zł, a jej nie było, ale jeszcze mamy skrzynki tematyczki do przetestowania i oczywiście to, co w ostatnim czasie bardzo mi się fajnie nagrywa, wam się fajnie ogląda, bo jest po watch time. Każdy, kto filmik ogląda w tle, odpala w ogóle na film do końca z takim gaczadem, że jak wychodzicie, widzowie, na dwór, to dla was czerwony dywan będą rozstawiać. Potwierdzone, obejrzałem film do końca, wychodzę z domu, patrzę czerwony dywan, więc za co to, panowie, a bo te żaby filmiki, no jestem żaba. No dobra, z watch time'u tak nie wychodziło, że jesteś żaba, nie? Po sobie nabijam z multikon. Nie no, żartuję oczywiście, ja nie mogę nawet tak robić, szczerze mówiąc. Nie mogę tak robić, bo kiedyś testowałem, no nie będę ukrywał, nie? Nie testowałem. Ja sobie sam nie mogę nabijać, bo jakby to jest na IP-ki, nie? Dobra, a bo nikt nie dołącza, botów nie przywołaliśmy. Bitka by się zaraz mogła, że tak powiem, zakończyć. Jestem jeszcze bez śniadania, bez kawki. Idę zaraz do Biedronki na promocję 1 plus 1. Zajebista promocja 1 plus 1 na kurczaki. Bo wtedy macie te piersi z kurczaka tak zajebiście tanio wychodzą, że... Pamiętam, czy robiłem zakupy, miałem chyba 150, a miałem 7 albo 8 tych rabatu, nie? Także tak to wychodzi. Dobra, 5,40, zaczynamy, ok. Ale i tak bisty tutaj... A, szare bisty są. Dobra, bo myślałem... Łohoho, chłopie, co jest? Co jest, biscik? Co tu się stało, ty, bis zadychę. A na... Patrzcie, jakie skiny są w ogóle. Ej, ten bis jest przepotężny.
On kosztował chyba 12 albo dyszkę, nie? Zobaczcie, jakie dropy lecą. Okej, no my to wygrywamy na ten moment, ale minimalnie, bo tu Jerry już nas dogania. Ej, co jest? Ta skrzynka jest jakaś ty. Widzicie, co się dzieje? To jest skrzynka za dychę, a patrzcie, jakie dropy z niej lecą. Czy ja przypadkiem nie nakarmiłem tej bitki, może bitki, tej skrzynki jakimiś sterlami, jakimś HMB, czy innymi tutaj testosteronami? Co tu się dzieje, ty, jakie skiny? W ogóle już my mamy najwięcej wygranych. Mamy wygrane na ten moment, ale tu się wszystko zmienia w ciągu chwili. No tu na szczęście te 20 zł nam nie przeszkodzi. A na koniec też mamy chyba najdroższego skinka. Co za dominacja w ogóle, patrzcie, ej. Mamy stówkę, mamy 438 zł. Co oznacza, że w tym momencie już zrobiliśmy pierwszą kosę. Bardzo dawno tak nie było kosy. Cena od 400, załóżmy 20 do 438. Już mamy kostki, już mamy kostki. Moglibyśmy sobie nawet jakoś ładniejszą tutaj z tych kosek kupić. Co możemy kupić? Na Waha Knife, minimal, tak patrzę. Jakoś kostkę z tych, jaki fajny w ogóle ten. Nie ma nic ciekawego w tej cenie, no ale możemy wziąć chociażby tą kostkę, ona się może tam przyda. Nie, więc pierwsza kostka dzisiaj ugrana. Mamy z tych 438. Lecimy dalej, bo o kurde, patrz jaka była bitka w ogóle, ty. Dołączamy? Dołączamy. Nie, bo to jest na 50% Boreal Forest. Nie dołączamy. Nie podoba mi się układ tej bitki. 438. Wiecie, jaki mam pomysł na 438? Zróbmy sobie dużo skrzynek. Tylko teraz tak patrzę. 438. A gdybyśmy dali sobie tak. 19 skrzynek AWP. I mamy jeszcze 59 438. 58 zł mamy. Dobra. 58 zł jest chyba skrzynka. Jest Sword i Leech. Dajmy sobie Swordzika na koniec. No i to jest ciekawe, ale to byśmy na czterech dajmy. Kurde, większe kwoty. Chcieliście, ktoś tam pisał ostatnio większe kwoty, to dzisiaj z racji, że ugraliśmy ze stóweczki, którą nasza ukochana mama nam dała. A już, że wszystko mamy, nie, to sobie wpłacamy. A i w ogóle widzowie, kurde, ja zawsze zapominam o tym powiedzieć. Angielski Steam mi się włączył. Macie konkurs na kostkę. 5 zł to jeden ticket w konkursie. Kurde blacha, ja wam tu nie pokazałem, ty. Czekajcie, Boże, bałem się już, że tą kostkę macie 5 zł, to jeden ticket, a do końca jeszcze macie tutaj 5 ticketów więcej. 37, kurde, Boże, jak się przestraszyłem przez chwilę, że tej kosy nie mam, ale na szczęście jest wszystko git. Dobra, tutaj Arnoldinho zaczął całkiem dobrze i to mi się... Ooo, wupka Hyper Beast, demonka! Co my dzisiaj jesteśmy w formie, to nie mam pytaj, ty, chyba użyliśmy naprawdę kodu żaba YouTube. Tracimy, ale to nic, jest przewaga. Tutaj co? Tutaj ojojoj, Korti, Czela, no i Arnold na prowadzeniu, niestety, trzeba to powiedzieć, Arnold jest na prowadzeniu i tą przewagę sobie minimalnie powiększa, ale jest jeszcze szansa na odbicie się. Czy to odbicie będzie? Kurde, w ogóle też dobre skiny, widzicie, to jest też ciekawe za dwie dychy, lecą skiny po 8 dych cały czas tutaj. A Wongot 15 zł, no Arnold słabo teraz, dobra, Arnolda doganiamy sobie Arnoldzika tam powolutku. Powiem wam, że ale Auri co namieszał, ty. Co ten Auri teraz zrobił? Za dwie paki, za 37. O Jezus, co tu będzie za drop? W ogóle jeszcze ta ostatnia skrzynka. Patrzcie, że tutaj w tym momencie jest już przebita wartość bitwy. A jest jeszcze ta skrzynka Swear, która i tak chyba coś cię, że mało da. A Teris, fajnie. Fajne są takie bitki na dużo tematyczek. Widzę, że jest kurde w nich ogromny potencjał drzemie, nie? Patrzcie, co są za dropy. Skrzynka za dwie dychy, a tu praktycznie skin powyżej dwóch dych jest... O Jezu, jeszcze Sign Leo dobrze nie wypadło. W każdym rozdaniu jest praktycznie przynajmniej jeden skin, nie? Bo czasem jest dwa, czasem jest trzy, czasem jest jakiś za 8 dyszek, to jakieś słabsze troszkę rozdanie. Niestety też my dostaliśmy słabszego skinka. Mortis nam poleciał 7 zł. Kurde, chyba już w ogóle na trzecim miejscu jesteśmy. Tutaj Awupka, Arnoldinho. Kurde, no Popka. Nam jak Popka leciała, Popek Monster nam leciał, to słabszy wystaje. No tu Corticella, tu okej, okay, ale jeszcze Henry też, kurde, faktory. Same dostaje faktorki, nie? Chłop. Tutaj ojejoj, tu tragedia i Swercik. Co ten Swercik przyniesie? Pewnie da nam syfy. Łoo! O Jezu, ale Aulico trafił. Kurde bela, ale patrzcie co jest w ogóle. 1500 zł z 436. Które ze stówki było zrobione? Zobaczcie jaki kosmiczny drop by był. 1438 zł. To jest niesamowite. Za 12,64 skin przegrany. Jaki to jest w ogóle? Jakiego fajnego dostaliśmy 5-7'a? Ze skinów przegranych. To jest piękne, to jest widowie piękne. Dobra, gramy sobie bitwy. Zróbmy sobie, skoro była 5, a WP tak fajnie oddała, to spróbujmy sobie zrobić bitkę, znaczy tam na więcej, nie? Na 5 M4. Wykorzystajmy cały potencjał. Teraz na 3 może zagrajmy
Na czterech są tak potężne dzisiaj dropy, że może to tutaj przejdzie i na trzech. I że na trzech te dropki też nie będą jakieś takie całkiem najgorsze. Przywołaliśmy sobie, przywołaliśmy boty. Jest ok, czekamy. Crashelinho i Jelinho. I sprawdzamy, co będzie się działo w tej tutaj partii rozgrywkowej. Fajnie, ok. 68 groszy różnicy. Niedużo. W ogóle wszystkie skinki powyżej dwóch dych. Po raz kolejny. Ok. Tutaj, no nie. Coś to prawe. Coś o to miejsce dzisiaj szczęśliwe. Coś znowu tutaj widzicie, ziomek trafia, Boże, to tragedia teraz, nie? No ale to wcześniej, 72 trafił, a my co? A my nic. I tutaj też ma dobrego skina. 95, 72. O, kurde! Chyba to... Ja cię... Co za kombak! 472 złote ze stówki, widzowie. Kolejna kosa. Dwie kosy dzisiaj były zrobione. 472, czekajcie, 450, 472, za 472 mamy już, kurde, knife takiego na przykład, nie? Kurde, co dzisiaj leci, to jest piękne, to jest niesamowite, unbelievable, chciałbym się powiedzieć. A my z tych 472 jeszcze dalej byśmy sobie mogli to rozgrywać. I zrobimy kolejną taką bitwę w podobnym stylu jak tamta, tylko skoro tak, wykorzystałem potencjał, były akacze, były M-ki. Nie, awupki były. Czekaj, nie akacze nie było, były awupki, tak? Awupki były czy akacze były? Mi się wydaje, że były awupki. Dobra, dajmy sobie akacze. Akacze chyba nie było, tak mi się kojarzy. Czy były siatka safari? Nie, akacze były teraz. Dobra, robimy tak, robimy... Ile tam możemy zrobić? 19, mieliśmy 472. Czyli za 9 dyszek około jeszcze możemy dorzucić. Dajmy petrola. Sławomir Petrol na 3. Kurde, gramy na 4, widzowie. Niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Hashtag na 4. Na 4 hashtag. Zostawiliśmy wódkę na 4. Nie, na 4 hashtag. Pytanko dzisiaj odcinkowe. Jakbyś miał 20 zł do otworzenia? Którą skrzynkę byś otworzył? AK-47, M4 czy AWP? Nie, pytanko do ciebie. Takie dzisiaj na szybko wymyślone, totalnie spontanicznie. Pytanko do serwisa do nagrywek, w której widz otrzymuje pieniążki. Ło, tutaj dobre skiny chłopaki trafiają. My niestety tragedia. Kurde, zapomniałem wam powiedzieć, pewnie nikt nie ogląda. Powiem w następnym odcinku o konkursie na intro. Ktoś ogląda, to macie konkurs na najlepsze intro. Musi być 30 sekund pokazane wpisanie kodu żaba YouTube. No chłopaki, la zabawa, a my la underdog niestety tutaj. Co się chłopaki bawią we dwójkę, to jest hit. Patrzcie, jakie kwoty trafiają. My tragicznie, ale nie można narzekać. My już wcześniej pokazaliśmy, no tutaj powolutku wjeżdżamy do gry. Na pewno nie będę narzekał po takich niesamowitych bitkach, jakie były wcześniej. Tutaj też okej, no powolutku gdzieś tam tutaj docieramy się. Robimy doskok do chłopaków, tu też jest dobry skinek. Akurat Arnold okej, bo on miał takie skinki, z Arnoldem jesteśmy na równi. O, ale Arnoldinho, 4 paki, byliśmy na równi, dokładnie, byliśmy pyłem gwiazd. Temperatura ostatnio, dałem hashtag, czy to czy Tanuta. Dokładnie, byczku. Tanuta temperatura była nucona nie raz u mnie, będzie jeszcze pewnie też nie dwa. Bot Ryan Gosling, Ryan Giggs, możecie sobie jak chcecie od Ryana nazywać. No i co? Ja pytam, no i co? 49, Chadinho. Kurde, chłopoki nam odskoczyły. Jest ciężko tu. Bot Chad, ciekawe czy Chad czy Arnold, ale chyba Arnold te 4 paki z wulkana jednak mu zrobił robotę. On sobie może już teraz siedzieć na dupie, obijać się już do końca bitki, tak naprawdę tak ma do wygraną. Chyba, że tu naprawdę namieszają chłopaki. No jeszcze Laminata trafił, my oczywiście, Safari Mesh. Mech to tutaj w lesie będzie spotykany, bo na grzyby będę szedł teraz weekend. Nam mam znakać, coś znalazłem, na pewno jakieś sprawozdanie małe z grzybów będzie. O Jezu, co to leci, słabizna. No może ten Rychu Petrol. O, ale tutaj odbicie, ale nie takie. Chciałem, że 200-300 on kosztuje. Że może z Arnoldem na koniec powalczymy, ale dupa blada, nie? Dupa blada, dobra. No i petrol na koniec. Co nam da ten petrol? Dał jakiegoś, o Jezu, fajnego Mdolfamasa. Chyba Chadinho to nie wygnie. Dominacja Demolka za 400, 1600. Znowu trudne podobna kwota, chyba jeszcze więcej. Przypominam, że to było ze stówki, więc jakby 1700. To było dziś na tyle. Trzymajcie się, byczki, do następnego. Elóweczka.